Posiadając nasz sklep z fizycznym adresem, czy adresem naszego magazynu, warto tutaj to skonfigurować. Tym bardziej, że nasze prawo nakłada nas pewne obowiązki, czyli jeżeli jest sklep internetowy, to powinny być wszystkie informacje oraz na temat adresu, no, gdzie jest zarejestrowana, na kogo oraz powinien pojawić się numer NIP i chyba zalecany jest REGON, nie wspominając oczywiście o telefonach. Kontaktowych. To wybieramy sobie teraz znowu zakładki, zakładkę preferencje i wybierzmy kontakty sklepu. Widzimy, że tu jest aż dodanych 5 lokalizacji: Stany Zjednoczone, Floryda. Teraz, gdzie te kontakty się pojawiają? Przejdźmy sobie na stronę naszą główną. I teraz, jak zjedziemy sobie na sam dół. To zobaczmy, że tu w zakładce informacja, jest informacja, zawiera się informacja o naszych sklepach. Klikamy sobie nasze sklepy, i teraz zostały one sprytnie naniesione na, na naszą mapę. To jest mapa z Google interaktywna, można przybliżać, można oddalać. No i teraz pytanie dla Ciebie. Czy poznajesz tą ikonkę? Ona gdzieś już tutaj się pojawiała. Ta ikonka, gdybyśmy chcieli zmienić, ona znajduje się w preferencjach w szablonie i w ikonach. Widać ikona sklepu, to jest ta, która się pojawi na Google Maps. Czyli wszystkie rzeczy, które robimy, są mocno powiązane. Wróćmy do kontaktów sklepu. Oczywiście, jeżeli my tutaj nie mamy tyl, tych naszych kontaktów aż tyle, no to możemy sobie je. Usunąć i później dodać e, nowy sklep. Czyli wykasujmy sobie wszystkie działania, Usuń zaznaczone. Dobrze, teraz dodajmy sobie nowy sklep. No i nazywamy go centrala. No to niech będzie adres ulica Nowa 3, kod, nie wiem czy taka ulica istnieje, Gliwice. No i teraz skąd pobrać szerokość i długość geograficzną. Otwieramy sobie stronę Google, następnie Maps. Wpiszmy sobie Gliwice, ulica Nowa. Dobra, jest to ulica i teraz popatrzmy sobie w pasek adresu i tu od razu mamy współrzędne. Widać? Kopiujemy sobie te współrzędne. Przechodzimy do sklepu. Może sobie wkleję sobie tutaj obok miasta, żeby rozbić i szerokość wpisuję jako pierwsza wartość, a długość jako ta. Druga wartość. No i oczywiście telefon mogę sobie wpisać, czy jest wyświetlany. Wpisać zdjęcie, godziny otwarcia, poniedziałek, piątek i tak dalej. Zapisujemy. Widać, że nasz sklep jest tutaj. Przejdźmy sobie do naszych sklepów, odświeżmy. No i widać, że nasz sklep jest w gliwicach. Jak zrobimy wielkiego zoom'a, to zobaczymy, że on jest na ulicy Nowej. Teraz tak. Tutaj możemy sobie wyświetlać parametry, czyli naszego sklepu, gdzie się mieści. Może być w centrali, może być w innych miejscach. Czy jest link w stopce do tego lokalizatora, czyli to, gdzie tutaj weszliśmy. Długość, szerokość geograficzna najlepiej wpisać tą, która jest w centrali. No i tutaj dane kontaktowe sklepu czyli nazwa sklepu, adres e-mail, rejestracja czyli tutaj można napisać numer NIP, numer Regon, gdzie ten adres, gdzie ten sklep się mieści ulica Nowa, miasto, kod pocztowy, telefon, fax i tak dalej. I dopiero po tych po wpisaniu tych danych no, możemy być pewni, że uzupełniliśmy wszystko i nie łamiemy polskiego prawa.